Wiele badań naukowych przeprowadzonych w Polsce i za granicą potwierdza, że współcześnie rośnie znaczenie wielkich metropolii, wielkich miast. Sam Manuel Castells mówił o tym, że miasta są zwierciadłami potencjału gospodarek narodowych. Czyli jeżeli chcesz zobaczyć, jak silne jest dane państwo gospodarczo, musisz popatrzeć na jego najsilniejsze miasto, bo tam prawdopodobnie zgromadzony jest potencjał. Na ogół mówi się o miastach, że są wyspami czy też archipelagami rozwoju. W związku z tym możemy powiedzieć, że miasta rozwijają się do pewnego stopnia kosztem i tak słabego otoczenia ośrodków metropolitalnych. W Polsce mamy około 2,5 tysiąca gmin, z czego ponad 2 tysiące ma ujemne saldo migracji, co oznacza, że ludzie przenoszą się albo do miast, albo w pobliże miasta, na przedmieścia, w takie miejsca, gdzie miasto może pozytywnie na nie oddziaływać. Można powołać się również na raport Banku Światowego, który mówi o tym, że współcześnie w przestrzeniach miejskich żyje ponad 50%, mówi się o 54-55% ludności. Natomiast do 2050 roku w miastach bądź w jego pobliżu będzie żyło 3/4 mieszkańców naszego świata. No powstaje pytanie, co takiego jest w miastach, co powoduje, że ludzie chcą tam przebywać. Można powiedzieć, że miasto jest szansą na osiągnięcie szczęścia przez wszystkie możliwe grupy społeczne. Od bardzo bogatej, świetnie wykształconej klasy metropolitalnej, poprzez najliczniejszą klasę średnią, aż po zmarginalizowanych i wykluczonych społecznie. W miastach możemy liczyć na wyższe wynagrodzenie, na większą pewność zatrudnienia. I to są dwa podstawowe kryteria, które nas do miast kierują. W związku z tym prawdopodobnie będzie rosło znaczenie gospodarcze miast. Współcześnie miasta są strukturami otwartymi. Proszę zwrócić uwagę, że w starożytności, bądź też w średniowieczu, miasta były otoczone murami warownymi. To taki pozornie błahy fakt, który miał bardzo ważne gospodarcze i przestrzenne konsekwencje. Dlatego, że miasta nie rozwijały się ekspansywnie, przestrzennie na zewnątrz. Był bardzo jasny podział miasto w środku, miasto na zewnątrz. W związku z tym wszystkie procesy gospodarcze, społeczne, przestrzenne zachodziły wewnątrz miasta. Dzisiaj, kiedy lądujemy samolotem nad wielką metropolią, mamy szczęście, że jest bezchmurne niebo i możemy popatrzeć na miasto, nie sposób powiedzieć, gdzie przebiegają granice administracyjne miasta, dlatego że przedmieścia zlały się z otoczeniem, co ma swoje bardzo ważne przyczyny i skutki. Przyczynami jest przede wszystkim prawo i rynek. Po pierwsze, prawo dopuszcza możliwość osiedlania się pod miastem, czyli wybudowania swojego wymarzonego domu z ogrodem i mieszkania z dala od miejskiego zgiełku, ale jednocześnie korzystania z zasobów miasta, na przykład codziennie dojeżdżając do szkoły, na uczelnię albo do pracy. Z drugiej strony reguluje to rynek, dlatego że wielu deweloperów decyduje się na budowanie całych osiedli mieszkalnych, blokowisk, przenosząc architekturę typowo miejską na przedmieścia, dlatego że metr kwadratowy mieszkania pod miastem jest tańszy od mieszkania w samym mieście. Jakie to ma konsekwencje? Podstawowym konsekwencją jest to, że rośnie znaczenie nie ośrodków, a obszarów metropolitalnych, czyli miast wraz z funkcjonalnym otoczeniem, które powinny stawać się w Polsce również kategorią strategicznego myślenia. Dlatego, że brakuje dzisiaj takiego zintegrowanego myślenia władz miasta rdzenia i gmin, które tworzą taki pierścień wokół ośrodka metropolitalnego. Po drugie, warto zwrócić uwagę, że miasto, wspierając rozwój mimowolnie, chociaż miasto jako ośrodek wcale sobie tego nie życzy, rozwija potencjał swojego otoczenia samą swoją tylko obecnością, czyli zachowuje się jak dobry wujek, który rozlewa potencjał na bezpośrednie przedmieścia, jednocześnie zachowując się jak zła macocha, zabierając potencjał z peryferiów regionu. Gdzie przebiega granica dobrego i złego oddziaływania ośrodka metropolitalnego? Na ogół mierzymy ją
dwoma podstawowymi zmiennymi. Czasem dojazdu, to jest pierwsza zmienna, i druga wielkością rynku pracy ośrodka metropolitalnego. Dzisiaj elementem decydującym o podejmowaniu decyzji o zamieszkaniu na przedmieściach jest samochód. Czyli wraz z wynalezieniem samochodu i popularyzacją tego środka komunikacji okazało się, że możemy dojeżdżać 40, 60, 80 minut do pracy i tyle samo czasu wracać do domu. Ekonomiści nazywają ten czas czasem utraconych możliwości, kosztem alternatywnym. Nie odpoczywamy, nie zarabiamy pieniędzy, nie rozwijamy się w czasie dojazdu, ale godzimy się na to w imię możliwości korzystania z zasobów miasta i jednocześnie korzystania z uroków życia podmiejskiego. Tak naprawdę granica przebiega w tym miejscu, gdzie kończy się nasza akceptacja na czas dojazdu, który jesteśmy w stanie poświęcać codziennie na dojazd. W związku z tym mamy kilkanaście gmin wokół na przykład Krakowa, które mają się dobrze w sensie gospodarczym, które się rozwijają, które mają niewielki wskaźnik bezrobocia, które mają dodatnie saldo migracji, czyli ludzie tam przyjeżdżają i osiedlają się. Natomiast tam, gdzie jest już za daleko, ludzie przenoszą się, czyli wyprowadzają się z peryferiów, przeprowadzają się do miasta bądź na przedmieścia. W związku z tym swoim wyjazdem osłabiają i tak słabe peryferia, wzmacniając i tak mocne przedmieścia miasta bądź też samo miasto rdzenie. To w efekcie prowadzi do polaryzacji potencjału. Dlatego też mogę wysnuć taką silne przekonanie, konstatację, że my, nasze dzieci i nasze wnuki będą wiązać swoją przyszłość z miastem.